Proszę, do mikrofonu. Panie Europośle, mianowicie ma być pan ekspertem do spraw wschodu i stąd moje pytanie w kontekście Rosji. Mianowicie przez lata był pan członkiem partii, która była oskarżana o poglądy rusofobiczne. I teraz przeszedł pan do partii, czyli do Platformy, która przez lata jednak wskazywała nam, że Rosja żadnym zagrożeniem dla nas nie jest, nie jest zagrożeniem dla Unii i że należy z nią współpracować. Więc stąd moje pytanie, a jakie są pana osobiste poglądy w końcu na kwestie stosunków unijno- czy polsko-rosyjskich, no bo oczywiście. Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja absolutnie nie zmieniłem poglądów w sprawie Rosji. Ja jestem człowiekiem, który jest głęboko zanurzony w kulturze rosyjskiej. Mam do niej szacunek. Ja w większości czytam, słucham, oglądam ten przekaz, który jest przekazem raczej rosyjskojęzycznym. Natomiast ja jestem przeciwny imperializmowi. Ja uważam, że jeżeli jesteśmy przeciwni imperialnej polityce rosyjskiej, to musimy, i zawsze byłem jej przeciwny, i zawsze była jej przeciwna Platforma Obywatelska, bo dzisiaj to widać bardzo wyraźnie. Dzisiaj tej imperialnej polityce jest przeciwny też Janusz Palikot, ludzie z SLD, ludzie z PiSu. To nas łączy. My nie chcemy imperialnej polityki. Zgadzam, tutaj się zgadzam. Mhm. Nie chcemy imperializmu rosyjskiego, ale nie chcemy, by Polska była postrzegana jako kraj niechętny Rosji. Rosja zawsze będzie naszym sąsiadem. My tego nie unikniemy. My nie zmienimy mapy, my nie zmienimy globusu. Poza tym nas bardzo wiele łączy. Kulturowo, cywilizacyjnie, gospodarczo nas wiele łączy z Rosją. Ja myślę, że cały problem polega na tym, żeby znaleźć dobry balans pomiędzy tym, kiedy mówimy stop imperializmowi, i myślę, że dzisiaj państwo polskie w tej sprawie absolutnie zdało egzamin. Państwo polskie powiedziało i wpłynęło na politykę Europy. I to jest zasługa premiera Tuska, ministra... Jeśli, pan, jeśli można przerwać... Sekundkę. Kobiecie dajemy... Bardzo proszę. Proszę. Panie Boże, pan wszystkim dziękuję, pan wszystkiego tu się cieszy. Jest pan w każdej kulturze zanurzony i w każdych poglądach, tak pani słuchając pana. W każdej partii. Pani też tego życzę, bo naprawdę lepiej ludzi lubić niż nienawidzieć. Przysięgam. A myślę, że wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ja raczej ludzi lubię. No to super. Nie, no, ale to co, to już, to już. Natomiast tak? Mam do pana takie pytanie. No pan mówi, nie zmienimy globusu. No Rosji raczej zmienianie mapy nie przychodzi zbytnim trudem, a Unia Europejska, chyba jak wszyscy tu siedzimy, możemy o niej mówić dobrze czy źle, ale chyba nikt nie twierdzi, że Unia zastosowała jakieś zdecydowane kroki. W zasadzie rzecz biorąc, wszystko się toczy swoim trybem i Polska nic nie zrobiła w tej sprawie. Więc mówienie, że nagle myśmy wpłynęli na politykę europejską, to jest po prostu no albo naiwność, albo generalnie rzecz biorąc takie usilne przekonywanie wyborców. Co się stało? Rosja zajęła Krym i co się stało ze strony Unii Europejskiej? A mogę pani zadać pytanie, co pani zdaniem powinna zrobić Unia? Czy Polska? Ale my w tym programie pytamy pana. Pan zawsze chce odwracać pytania. Wiem, że to jest bardzo fajny chwyt erystyczny, bo ja też czytałam różne książki na temat tego, jak prowadzić. Ale ja bardzo proszę, żeby pan jednak odpowiedział na nasze pytanie. Ale proszę. Ale... Ja pani odpowiadam, jaka jest alternatywa. Ale panie pośle, no dobrze, trafiła kosa na kamień, proszę bardzo odpowiedzieć. Super. Ja pani odpowiadam, jaka jest alternatywa. Czy polityka Unii Europejskiej w tej kwestii jest doskonała? Daleka jest od doskonałości. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Czy ja wolałbym, żeby te sankcje europejskie były mocniejsze wobec Rosji? Tak. Ale też nie chciałbym, aby Polska po raz kolejny w historii płaciła naiwną cenę za bycie tym sztandarem wolności. Ale nikt tego nie powiedział, ale to pan powiedział, że ja Polska nie przeszkadzałem. Nie chciałbym, żeby Polska płaciła cenę za to, że my będziemy tym sztandarem obrony wolności, a inni będą robić dalej interesy z Rosją, a my będziemy na tym tracili. A nie zauważył pan, że jednak embargo dotyczące eksportu mięsa do Rosji dotknęło Polski, a na przykład cały zachód zaczyna wycofywać sankcji w tym momencie, na przykład politycy Niemiec niby chcą stosować sankcje wobec Rosji, ale de facto przemysł jest przeciwny. Ja o tym mówię. My musimy być gotowi. My musimy być gotowi do tego, że czasem trzeba płacić cenę. Problem polega na tym, żeby polityka była polityką racjonalną. Czasem trzeba zapłacić cenę za niepodległość. Ale przed chwilą ja pan powiedział, że my nie możemy nie ale chcę panu powiedzieć, możemy gaz, się nie... Drodzy państwo, przepraszam bardzo. Bardzo proszę nie równocześnie, bo wtedy nikogo nie słychać. Pan poseł. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby zamienić niepodległość na cenę świń. Bo nie jestem za tym. Ja jestem za tym, żebyśmy prowadzili politykę racjonalną. Czyli taką, która osiąga w Unii Europejskiej to, co jest możliwe. Czy dzisiaj Unia Europejska z tego punktu widzenia, o którym mówię, robi politykę idealną? Nie. Ale dzięki Polsce robi politykę lepszą, niż by robiła bez tej polskiej polityki i bez wiarygodności Polski w tej dziedzinie. Zieloni.